Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kwiat lotosu Tarot. Witam w nietypowym nieco czytaniu na miesiąc listopad. Postanowiłam, że aby wydać czytanie, by tak nie pozostało puste to miejsce w listopadzie, bez horoskopu, zrobię trzy czytania. Będą trzy grupy. Zaczniemy definiować te grupy. Najpierw wiadomością od aniołów i przodków. Wylosuję trzy karty. Grupa numer 1, grupa numer 2. Potem powiem Wam, co dalej tutaj wymyśliłam. Też troszeczkę się zainspirowałam. Ale zaczynamy. Pokażcie proszę karty, aniołowie, przodkowie. Prawdziwy, szczery przekaz. Trzy karty dla osób, które tutaj zajrzą. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3. Proszę o trzy wiadomości, trzy przekazy na listopad 2024. Trzy karty. Pierwsza grupa. Druga grupa. Jakoś nie mogę wybrać. I trzecia grupa. Oto te wiadomości, które będziemy odsłaniać i czytać na spokojnie. Pierwsza grupa, może tak, druga i trzecia. Ale to będzie jeszcze taka opcja dodatkowa. Chodzi o to, że tak, możecie wybrać grupa numer 1, grupa numer 2 lub grupa numer 3 albo swój znak zodiaku przypisany do grupy. Ja spośród tych charmsów wylosuję. Kto będzie w pierwszej grupie? Jaki znak zodiaku? Rak. W drugiej grupie? Panna. W trzeciej grupie strzelec. O, wracamy. No, spadła do trzeciej grupy. Wodnik. Chociaż to powinno być w pierwszej grupie, bo o tej grupie pomyślałam, że teraz losuję. Niech idą wodniki do pierwszej grupy, bo taka miała być kolejność. W drugiej grupie kolejny znak to baran. W trzeciej grupie rybki. I ponownie kolejeczka wraca. Teraz mamy bliźnięta w pierwszej grupie. Ja nie patrzę, nie losuję celowo, tylko losuję, jak ma być koziorożec w drugiej. Skorpion w trzeciej. Zostały jeszcze trzy znaki. I do pierwszej grupy idzie lew. Do drugiej waga. I byk do trzeciej. Zatem możecie wybrać według znaku zodiaku, który jest przypisany do danej grupy, lub grupę. Jeżeli jesteś strzelcem i jest tutaj strzelec, to możesz wybrać to czytanie, chyba że wolisz cyfrę numer 1, 2. W ten sposób wybieramy w tym miesiącu. Zastanówcie się. Pierwsza grupa, druga, trzecia. W pierwszej mamy raka, wodnika, bliźnięta i lwa. W drugiej panna, baran, waga, koziorożec. W trzeciej grupie strzelec, ryby, skorpion i byk. Intuicyjnie. Może macie ochotę, posłuchajcie. Czytanie będzie się składać z przedstawienia wiadomości od aniołów i przodków. Potem będzie rozkład skrócony krzyż celtycki z Waszą energią na zasadzie i na bazie rad wskazówek. Następnie przejdę do konkretnego już horoskopu na zagadnienia pracy, związków oraz taki krótki przekaz z okazji nowiu w Skorpionie na sam koniec. Dobrze, ja zabieram już pierwszą, drugą i trzecią grupę.
odłożę tak, aby nie pomylić się, kto jest następny. Dobrze. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, grupo numer 1 lub raki, lub wodniki, lub bliźnięta oraz lwy, które się tutaj pojawiliście, wybraliście według tego schematu. Przepraszam, muzyczkę mam bardzo głośno. Kochani, Wasze przesłanie na listopad, jesień, uwolnij to, co stare, i odpocznij. No to jest ewidentna energia oczyszczenia, uwolnienia się z balastu, nawet dosłownie brudu życia, dnia codziennego, energii męczących, oczyszczenie się, nietrzymanie kurczowe starych rzeczy. Kochani, tutaj taka karta, ale ja mam pomysł, poczekajcie sekundkę. Ja się tu zawsze muszę namyśleć w trakcie. Uwaga, uwaga, robię przeszperki po szufladach, ale nie jestem pewna, czy znajdę to, czego szukam. Haha, nie jestem pewna. Wiecie, chlip, chlip, tak, tak, tak. No nic, ja tutaj tego nie widzę, co szukam, ale jeszcze chwilunia, chwilunia, jest jeszcze nadzieja. Jest, a nie, ponieważ tutaj jest coś zepsute. Chodziło mi o stojaczek, wiecie? Dobrze. Nie hałasuję, nie bałaganie, nie kombinuję. Nic nie szkodzi. Chodziło mi o stojaczek, żeby Wam tą kartę postawić ładniej. Może tak zrobię. Jesień. Dobra, dla Was karta jesieni. To oczywiście karta pory roku. Czyli ważna jest dla Was ta jesień. Ten proces właśnie zrzucania niepotrzebnego balastu. Posłuchajmy, proszę. To dla nas wszystkich fajne wiadomości. Można też się zainspirować tak po prostu. Karta jesieni. Uwolnij to, co stare, i odpocznij. Uwolnij przytłaczające cię napięcie i oczekiwanie. Pozbądź się tego wszystkiego, by móc dojść do siebie przed rozpoczęciem pory odnowienia. Jesień to czas, gdy drzewa przygotowują się na długą, chłodną zimę i muszą pozbyć się całego obciążenia, by móc dalej rosnąć i się rozwijać. I tak samo my. My też te procesy przechodzimy. Teraz może w ogóle dla niektórych z Was jesień być takim trudnym etapem. Trudno z pewnymi rzeczami się pogodzić, trudno pewne rzeczy porzucić. I ta wiadomość brzmi tak. Wiesz, co Ci ciąży i Cię powstrzymuje. Czy chodzi o osobę, sytuację albo marzenie? Nadszedł czas, by się tego pozbyć, zachowując się niczym drzewa, które zrzucają jesienią liście i owoce. Trzymając się tego, próbujesz kontrolować rzeczywistość, a to nigdy nie działa. Odpuszczając, stworzysz przestrzeń, poprzez którą w Twoje życie będzie mogło wstąpić coś nowego. Jesteś prowadzony przez aniołów i naturę, by uwolnić wszystko, co cię powstrzymuje przed ruszeniem naprzód. Możesz to zrobić. Karta jesieni, jeśli się pojawia, to kochani, mówi o tym, że jest to ważny czas dla Was. Po prostu wyczuwa osoby, które, no tak jak teraz weszliście w jesień, weszliśmy wszyscy w jesień. Początek ważnych nowych energii, związane może właśnie z Waszymi intencjami, z Waszymi prośbami, które teraz chcecie zrealizować po cichutku, powolutku. Dobra, karta jesieni będzie tutaj. Dobrze, teraz przejdziemy do rozkładu. Ogólna aura energetyka, rady, wskazówki. Tak to tutaj widzę w tym miesiącu. A zatem patrzymy na ten ogólny przekaz. Pokażcie proszę kartę. Ogólną energię dla osób, które wybrały tą grupę. Pokażcie prawdziwy, szczery przekaz na listopad 2024 roku. Proszę o przekaz. Ups, karta wypadła, nie odwróciła się. Grupa numer 1. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Grupa numer 1.
Listopad 2024. Co tutaj dla Was? Jesień bywa bardzo trudna czasami, emocjonalnie. Człowiek czuje, że coś się dzieje, coś się w nim zmienia. Zmieniłem muzyczkę. Okej. Potrzebuję na to chwilki. Szczery przekaz dla grupy numer 1. Nasza ogólna energia. Już z przełożenia widać, że abyście zwrócili uwagę na swoje własne działanie, a właściwie na brak tego działania. Z jednej strony pokazuje się taka historia, że jeżeli pójdziecie na wygodę w pewnych kwestiach, to może niewiele się zmieniać. Jeśli się nie będzie konsekwentnym, przez brak jakichś konsekwencji w działaniu i determinacji, mogą się pewne rzeczy nie zmienić. Natomiast co jest tutaj ważne, aby zbalansować tutaj emocje i uczucia, aby też te kompleksy niepewności, nieśmiałości nie powodowały w tym miesiącu, że się zatrzymujecie, że nie chcecie działać lub działacie właśnie zbyt pochopnie. Nie dawajcie się też tutaj ranić emocjonalnie. Czy ja tutaj dobrze przekładam? O tak i tak. Karta umiarkowanie. Znajduj takie rozwiązania, które są zbalansowane. Natomiast umiarkowanie mówi o tym, że idziemy w pewnych kwestiach na wygodę, bo albo się czegoś boimy, albo te emocje w paziu kielichów są w jakiś sposób ograniczające. Czyli mamy kompleksy, czyli boicie się, o tutaj o Was mowa, kochani, boicie się z czymś ruszyć. Zapieracie się, zasłaniacie się. Pamiętajcie, ile sobie w tym miesiącu zrobicie, wypracujecie, o tyle pójdziecie do przodu. Natomiast ten balans i złoty środek we wszystkim jest ważny, żeby emocje nie brały góry, bo później może przyjść jakiś taki moment rozczarowania. Patrzymy, kochani. Energia ogólna. Rozczarowania, kochani, że się nic nie zrobiło, że się coś przegapiło w tym sensie. Widzę, że przez jakąś taką może bierną postawę możecie jakąś bardzo pozytywną wiadomość przeoczyć. Patrzymy. Proszę. O karty. Energia ogólna. O, coś tutaj się wynurza. Karta maga dla Was, kochani. Energia potencjału, świadomości swoich możliwości, tego, że tutaj słowo i prezentacja swojej osoby będą miały znaczenie. Wszystkie atuty, które posiadasz, warto rozwijać. Ucz się, pielęgnuj swoje zdolności, umiejętności, szczególnie te komunikacyjne. Zawodowo to możliwość zdobycia pracy, ale też wykorzystania w każdej dziedzinie swoich możliwości i atutów. Mam wrażenie, że tutaj pojawia się grupa osób, które wiedzą, że mają tę moc. I trzeba tę moc swoją wykorzystywać, pokazywać, przedstawiać na forum, działać, interweniować, bo macie do tego moc sprawczą. Tylko może nie wierzycie do końca w swoje możliwości. Odkrywajcie swoje możliwości, uczcie się, manifestujcie. W przeszkodzie może być król mieczy, albo osoba, albo właśnie ten brak możliwości rozwoju, szczególnie intelektualnego. Najważniejsze tutaj wyciągać wnioski ze swoich wcześniejszych doświadczeń, starać się szukać osób, przy których możesz się uczyć i wzrastać. Uważaj na wszelkie jakieś manipulacyjne ruchy i dziwną komunikację. Komunikacja tutaj to też jest słowo klucz na ten miesiąc. W sprawach sądowych, administracyjnych, urzędowych ważne, aby mieć przy sobie osobę, która jest kompetentna i potrafi wyciągnąć tego tak zwanego asa z rękawa. Okej.
Wasze nastawienie w królu kielichów. Dbajcie o kontakty z ludźmi. Bazujcie na takiej atmosferze, która jest komfortowa dla wszystkich, gdzie buduje się empatia, miłość i uczucie. Niektórzy z Was na polu uczuciowo-emocjonalnym będziecie osobami atrakcyjnymi, zauważalnymi, gotowymi po prostu do podjęcia związku. Myślę także, że mogą też poniekąd trochę manipulować tutaj emocje człowieka, z którym żyjesz. Może on mieć na Twoje myślenie i nastawienie wpływ, bo te manipulacje tutaj mogą wynikać z takiej kapryśności lub też pewnych problemów natury nałogowej. Uważaj, by się takim manipulacjom nie poddawać. Ważne będzie tutaj, aby dobrze podejść do tematu, skonsultować się z kimś, kto mógłby Ci pomóc w tej kwestii. Jeśli chodzi o Ciebie samego, droga jedyneczko, to tutaj pokazuje się Twoja potrzeba wsparcia się o kogoś, kto może być przy Tobie. Potrzeba także, abyś Ty sama zadbała o tą sferę emocjonalno-uczuciowo-rodzinną. Kształtuj relacje mądrze, tak aby te uczucia nie były zachwiane. Jest ktoś przy Tobie, kto ma na Ciebie wpływ. W podstawie tej sytuacji, co macie? Chęć rozwoju w zupełnie innym kierunku. Chęć oczyszczenia, uwolnienia od jakiejś sytuacji. Chęć odcięcia się. Uzdrowienia sytuacji. Podjęcia jakiegoś bilansu. Dobry jest to czas w tym miesiącu na to, aby z nową energią, świeżą energią podchodzić do wielu tematów, wyjść ze starych schematów, właśnie rozwijać się. Myślę też, że wiele świeżej energii będzie Tobie potrzebne. Odświeżenie, uwolnienie, oczyszczenie. Dobra. Proszę. Czas niewykorzystanych szans albo zbyt dużej impulsywności. Czas niewykorzystanych szans, tej impulsywności też w działaniu niepotrzebnej. Jakieś tutaj wnioski mogą przyjść w listopadzie. Pamiętaj, żeby dawać sobie okazję do sprawdzania się, nie blokowania się przed czymkolwiek staniesz. Warto podejmować działania, interwencje, inicjatywy, ale pamiętać, że tutaj moc sprawczą możesz mieć bardzo dużą i aby pamiętać o drugim człowieku. Myślę też, że warto, abyście w tym miesiącu wdrożyli jakieś nowe działania do starych tematów. I na koniec. Podejmij to działanie. Pewne pomysły, pewne przedsięwzięcia mogą nie być do końca dopasowane i tutaj dopasowane do obu stron. Karta cesarzowej w tle. Co mam tutaj na myśli? Działaj, po prostu działaj. Zacznij działać, bo mam wrażenie, że tu jest coś zaniechane. Staraj się szukać nowych rozwiązań na stare tematy, tak jak mówiłam. Wnoś coś nowego. Nie szczędź sobie energii. Jeśli masz jakieś pomysły i potencjał do czegoś, przedstawiaj te pomysły. Staraj się też rewidować swoje pomysły. Staraj się wnosić coś nowego, ożywczego, świeżego. Rydwan mówi, że możesz w tym miesiącu wiele zdziałać. Masz zielone światło do ruchu, do działania. Skup się na partnerstwie. Patrz też, czy rozwiązania, pomysły, które przyjmujesz, są spójne z innymi, zwłaszcza w partnerstwie. Zauważ, że pewne rozbieżności się tutaj pokazują między tym, czego ty oczekujesz, a ktoś obok ciebie. Trzeba tutaj scalać, budować relacje na zasadzie tandemu, współpracy. Idziemy równo, ramię w ramię. Cesarzowa mówi o możliwościach, również karta możliwości kreacji i posiadanych zasobów, wiary w siebie, wiary w swoje możliwości, kobiecej energii, siły poprzez świadomość swojej wartości, swoich walorów oraz atutów. Bardzo pomyślny czas. Trzy karty arkan wielkich, mówiące o sile, możliwości, kreacji, potędze własnych możliwości, energii oczyszczenia, zbilansowania oraz takiego uświadomienia sobie pewnych rzeczy. Zdrowe
podejście z nową energią jest tutaj pokazane, ale też pokazują się swego rodzaju manipulacje i trudności. Pokazuje się człowiek w Twoim życiu, który może wkradać się z taką energią niezbyt korzystną i niezbyt sprzyjającą Tobie. Pamiętaj, dbaj o tych, na których Tobie zależy. Dobrze, kochani, teraz będzie rozkład właśnie o takim, o którym mówiłam. A mianowicie patrzymy teraz na konkretne zagadnienia. Tutaj lampa mocno odbija, ale już nic z tym nie zrobię. Dobrze, patrzymy, co będzie teraz w pracy się działo. Od osób poszukujących pracy zaczynam. Osoby, które poszukują pracy. Także działajcie, nie bójcie się iść do przodu. Macie swoje możliwości. Jeśli tego nie czujecie, odkrywajcie te możliwości, uczcie się, szukajcie właściwych autorytetów, dbajcie o najbliższych, rozwiązujcie tematy i problemy z osobami, z którymi nie idzie Wam zbyt dobrze, jeśli chodzi o relacje. Wygląda tutaj na taką chęć odświeżenia, odnowienia, zakończenia starych schematów, wejścia w nową zupełnie energię. Czas nauki też współpracy, dzielenia wspólnie partnerstwa, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i takie umiejętne podejście do różnych problematycznych sytuacji, dokonywanie także wyborów, panowanie nad różnymi przeciwnościami i nawet takimi kolizjami życiowymi, typowymi kolizjami. Działaj, nie bój się próbować nowych rzeczy. Coś, co zaniechałeś, może teraz do Ciebie ponownie przyjść i staniesz przed decyzją i wyborem, co robić dalej. Dobrze, pokażcie proszę karty, co w sprawach zawodowych w listopadzie u grupy numer 1. O, macie pazia kielichów, cesarza, ósemkę kielichów. Wychodzą same karty, to bierzemy. I na koniec, no proszę, trójka mieczy. Kochani, ten czas w listopadzie będzie takim czasem... dla niektórych z Was początków w pracy. Bo paść kielichów mówi o nowej, świeżej energii, niepewności jeszcze na danym miejscu. I przy cesarzu może mówić o takim surowym i zdecydowanym człowieku jak szef w Waszej pracy, który będzie Wam pokazywał, co macie robić i będzie stał nad Wami, ale to dobry człowiek, tylko może onieśmielający. Pamiętajcie, żeby tutaj nie wystraszyć się, nie mieć takich obaw, lęków, kompleksów. Przy tym cesarzu pokazuje się też ósemka kielichów. Mam wrażenie, że niektórzy z Was macie jakieś uczucie do osoby w postaci cesarza. Tu jest akurat może baran, ale chodzi o to, że tu jest osoba nad Wami wyżej. Bardzo Wam imponująca. Tak jakbyście w jego kierunku mieli uczucie, ale w ostatecznym rozrachunku coś sprawi, że nie będziecie tutaj tych emocji w tą relację wkładać, ponieważ no, mieliście oczekiwania inne, a i też świadomość tego, że jest to romans czy znajomość w pracy, może być trochę trudna do podźwignięcia. Jest tu po Waszej stronie rezygnacja, ale raczej dlatego, że on też może Wam tutaj dać znak, sygnał lub Wy poczujecie, że to nie jest to i że tak nie można. Ponadto w pracy dla wielu z Was może być taki czas organizowania sobie tej pracy. Bo to Wy też możecie być tym cesarzem. Jeśli macie wysokie stanowisko, to w czymś nowym będziecie się tutaj próbowali odnaleźć, planowali, ale jest jakby odejście od tego projektu, od tej sprawy, ponieważ ten projekt czy ten temat nie wnosi niczego wartościowego, czyli wnosi jakby rozczarowanie. Oczekiwania co do nowego pomysłu czy projektu były ciekawe, ale tu się coś nie realizuje. Pamiętajcie także o tym, aby
i emocje odkładać na bok w pracy. Jeżeli mieliście oczekiwania co do jakiegoś wynagrodzenia czy nowego awansu stanowiska, to dobrze wiedzieć, czego się oczekuje od pracodawcy, bo przychodzi tutaj też niezadowolenie na tle własnych oczekiwań. Trójka mieczy kończąca cały rozkład mówi o tym, że trzeba mieć pewien dystans emocjonalny do pracy, to na pewno, i że trzeba w pracy uważać na własne wyobrażenia co do tego, jak ten miesiąc ma wyglądać. Może chciałeś czegoś ekstra, wydawało ci się w sposób prawie naiwny, że ten miesiąc to jest prosperity i tak dalej, i tak dalej. Wziąłeś się za pracę, ale z jakiegoś powodu jest rezygnacja. Nie widzisz tego tutaj. Niektórzy z was może będą chcieli rezygnować z pracy nawet w tym miesiącu. Rezygnować. Dobrze. Wiecie, co tutaj mi się naznacza? Uważajcie na takie zakompleksione osóbki w waszym otoczeniu, bo mogą wam wbijać wszelakiego rodzaju szpileczki. Ale wy chyba potraficie sobie dać radę z tym. Bo ta ósemka kielichów mówi, porzucacie to, w co się mocno angażowaliście. Na tle rozczarowania, które przyniosła ta osoba, ten projekt lub ta sytuacja w pracy. Dobrze jest mieć dystans emocjonalny od wszelkich jakichś uszczypliwości, nie brać problemów, czy nawet problemów ze znajomymi, koleżankami w sposób emocjonalny. Jeśli obawiasz się swojego szefa, bo jesteś osobą nieśmiałą, wprowadza cię to w zakłopotanie wszystko, to ten miesiąc ciebie nauczy, żeby brać wszystko na rozum. Okej, teraz patrzymy, co u osób, które pracy szukają. W listopadzie idą dobre wiadomości i tylko abyście nie przeoczyli umówionych spotkań. Wy się będziecie naprawdę podobać, ale będziecie mieć konkurencję na tym stanowisku. I nie będziecie z tego zadowoleni i może się nie udać wam zdobyć tę pracę. Coś was tutaj rozczaruje i macie taki żal, bo ogólnie wydaje się być wspaniale, ale finał finałów to jest takie zranienie emocjonalne, coś takiego niezręcznego, dość pomyślne karty, ale to tak w kratkę troszeczkę. Przychodzą dobre wiadomości, dużo może przychodzić wiadomości. Trzeba to ogarniać i niczego nie przeoczyć, nie przespać godziny spotkania umówionego. Albo wy w ogóle wyczekujecie na właściwy moment, te wiadomości przyjdą we właściwym momencie, wy tutaj ruszycie, zaimponujecie, ale coś może takiego lekko niezręcznego lub w ogromnym rozczarowaniu przyjść. Niezręczność albo, że ta rozmowa dziwnie przeszła, albo to, że nie uda wam się zwyciężyć tutaj z konkurencją, bo tu się energie trzecie pojawiają. Macie takie wrażenie, że trochę jest też niepoważne potraktowanie waszej osoby. Okej. A może po prostu te oferty są jakieś niepoważne. Na dzień dzisiejszy można się wszystkiego spodziewać. Dużo obowiązków, a małe wynagrodzenie, sporo innych wymagań. Jeśli chodzi o związki, proszę pokażcie karty w listopadzie związki. Przy was jest jakiś mężczyzna, który ma troszkę nieszczere intencje wobec was. No chce zdobyć, chce pobyć, ale będzie chciał się ewakuować lub po prostu to jest człowiek, który pracuje gdzieś na wyjeździe i ostatecznie możecie spotkać po prostu nową miłość, nowe uczucie. Bo tak też może być, że te relacje, które tutaj patrzą na horoskop, będą miały tutaj rozstanie poprzez to, że ktoś jest nieuczciwy, dystans, oziębienie, oddalenie i nowa energia. W wielu związkach trzeba będzie zwrócić uwagę na to, czy nie oceniacie siebie także zbyt pochopnie. Jeśli nie pracujecie gdzieś daleko i nie dzieli was dystans ten geograficzny, geolokacyjny, to znaczy, że trzeba do pewnych rzeczy mieć dystans i podejść do pewnych rzeczy chłodno i na logikę i podjąć jakieś dodatkowe działanie w celu czy to ożywienia, czy to
wyjaśnienia jakichś spraw, bo tu są pokazane, że król buław dokonuje takich nieszczerych, nieczystych ruchów, tylko robi tak, jak on chce. Jemu na czymś zależy i nie patrzy na to, czy ty się czujesz zraniona, czy ty się nie czujesz zraniony. Jego interes tak jakby bardzo się liczy i to powoduje ten dystans pomiędzy wami, emocjonalny. A as buław na koniec może mówić o tym, że trzeba podjąć działanie w tym związku. Jakieś dodatkowe, żeby coś się działo. Albo będzie nowa energia, oddalenie i pojawienie się kogoś zupełnie nowego. Takie właśnie relacje. Wy w ogóle możecie też spotkać się tutaj z tym mężczyzną w listopadzie. Wchodzicie jako świeży związek z mężczyzną, który do was przychodzi, ale tutaj w celach tylko takich namiętnych chwil. No tak jakiś jednostronny ten rozkład się tutaj pokazuje. Single. A jeżeli nie, to ten mężczyzna jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na pracę i o tym wyłącznie myśli, o nowych pomysłach. Jest atrakcyjny, jest ogień, ale on tu bardziej myśli o sobie. Single. Co u was single? Pokażcie proszę karty w tym listopadzie. Co u was? U was single. Karta świata. Jeszcze przetasujemy, bo tutaj nie mam pewności. No powiem wam single, że uczucie to tutaj jest. Kończycie jakiś etap. W karcie świata z otwartością idziecie. Stanowisz ty dla kogoś wyzwanie w królowej pentakli i to zmienia diametralnie twoje życie uczuciowe. Pojawia się nowe uczucie albo pojawi się na twojej drodze kobieta. Jak panna koziorożec, najbardziej tutaj widzę koziorożca lub byka. Nowe uczucie, świeżutkie, nowiutkie uczucie, zupełnie nowa osoba, nikt powracający. Bardzo ładne karty dla was wychodzą, single. Czyli mamy tak, sprawy zawodowe i związkowe. I tak jak obiecałam, chciałam wam zrobić z okazji nowy księżyc w Skorpionie. Ups, to taka skorpioniczna energia, czyli transformacji. No to może być trudny nów. A zrobimy ten rozkład na zasadzie takiej. Co warto oczyścić, co odejdzie. Co dzięki temu zyskasz, co nowego zyskasz, co w tym okresie będzie dla ciebie przeszkodą, co będzie ważne i dobre, jakiś tutaj wynik ocenimy. Dla grupy numer 1. Pokażcie proszę karty prawdziwy, szczery przekaz z okazji nowiu w Skorpionie. Now w Skorpionie. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam, ale tak ten horoskop miał wyglądać. Dobrze. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Nów księżyca w Skorpionie. Dla grupy numer 1. Dla grupy numer 1. Przekładamy i zaczynamy. Pokażcie karty, co odchodzi, co się uwalnia. No król pentakli. Jakaś niezdrowa relacja z tym mężczyzną lub trudności na płaszczyźnie zawodowej. Trudności w zdobyciu awansu, wykazaniu się w tej materii i jakości waszego życia. Jakaś trudność w wydostaniu się też z kłopotliwej sytuacji. Pamiętajcie, żeby się tutaj na pewno wyzbyć takiego poczucia, że nie jestem czegoś warty, że nie jestem czegoś warta. To jest w tej karcie również ważne. Ważność twojej osoby na każdej płaszczyźnie, żeby nie została przez kogoś tutaj zachwiana lub przez ciebie samą, przez ciebie samego. Trzeba się też zabrać za pracę, zakasać rękawy. Mieć przy sobie osoby właściwe, władne w danym temacie, bo teraz tutaj tego nie ma. Co to tobie tutaj daje? Daje nowe możliwości i szczęśliwe wiadomości, bardzo pozytywne, cieszące serce. Nowa pozytywna energia. Radość z czegoś, z jakiejś informacji, wiadomości, prezentu, gestu. Porzucasz też może jakiegoś człowieka. No, człowiek, który
stawiał swoje warunki, jeśli chodzi o relacje na przykład, i ty już tego nie chcesz, to ci daje świeżą, nową energię. Możliwość otwarcia się na zupełnie coś nowego, zupełnie coś takiego, co pasuje do twojej energii. Możesz też odkryć swoją pasję. Przyjdzie jakiś pomysł, żeby zacząć realizować się zawodowo. Ten król denarów mnie jeszcze zastanawia, co to za historia musi odejść. Albo człowiek, albo no, czas zakasać te rękawy, wziąć się za siebie i tak konkretnie wejść w jakiś nowy pomysł, nową energię, bo pozytywne, radosne wiadomości idą. Co jeszcze nowego? Możesz wiele dla siebie poprzez dobre słowo i klarowną komunikację wynegocjować. Możesz dać sobie radę w każdym sporze. Dobrze jest się uczyć. Ten czas to będzie czas nauki. Czas nauki. Wykazywania się i śmiałego wypowiadania własnego zdania. Zacznij coś realizować. Nie stój w miejscu. Jeśli z czymś stoisz w miejscu, to znaczy, że albo brakowało ci budżetu, albo brakowało tobie determinacji, stanowczości. No i też taki aspekt ziemski się tu pokazuje w tym królu pentakli, a więc materii, pieniędzy. Możliwe, że też trzeba się odciąć od pewnych osób i żyć tutaj na własną rękę według własnych odczuć, emocji. I ten instynkt tutaj tobie wiele będzie podpowiadał. Czas, w którym trzeba zacząć rozmawiać, mówić i pamiętać, żeby słowa dobrze i zdania dobrze kształtować, dobrze komunikować swoje potrzeby i wiedzieć, czego się chce. Rozwijać się. Co tutaj będzie przeszkadzać w całym tym procesie? No brak optymistycznego i takiego pozytywnego nastawienia, ale także to, że nie potrafisz może czegoś odpuścić i przejść na nowy etap. Nie wierzysz w siebie, właśnie może w swoje możliwości, w swoje przyszłe prosperity. To, co do ciebie idzie, a raczej i sprzyja tobie w całym tym procesie, w tym cyklu, to, aby wspierać się emocjonalnie. Słuchać podpowiedzi osoby, która tobie sprzyja. Ważne, abyś ty też był dojrzały emocjonalnie, dojrzała emocjonalnie, otwarta na zadbanie o kogoś i rozmowy z kimś, żeby nie wchodzić też w konflikty z kimś. Tu jest też ważne. Dobra rozmowa będzie wyjaśniająca rozmowa możliwa dla was. Znów wam się pokazuje król kielichów. Ten mężczyzna może mieć różne oblicza. To może być ktoś, kto tobie dobrze podpowie, ktoś, kto cię komuś przedstawi, ktoś terapeutyczny. Może o zajęcia jakieś terapeutyczne chodzi, ale także może chodzić o po prostu osobę, z którą ty żyjesz i on jest problematyczny tak po prostu. Czasami humorzasty człowiek, czasami osoba, która może być zaniedbana, jeśli chodzi o emocje i uczucia, nie zwraca na ciebie uwagi albo ty na niego nie zwracasz uwagi. Więc tutaj ta przestrzeń emocjonalna wymaga dojrzałej postawy, uleczenia czegoś, porozmawiania z kimś, odcięcia pewnych problemów i będą dobre wiadomości. I będą dobre wiadomości, dobry krok do przodu. Natomiast trzeba w to wierzyć, ponieważ słoneczko jest tu energią w negatywie. To jest brak wiary we swoje możliwości, w swoje możliwości nie wierzysz. Patrz pozytywnie, myśl pozytywnie, otwieraj się na pozytywność, przeprogramuj swoje myślenie. Może jakiś okres czasu w twoim życiu nie mógł się zamknąć i teraz jest ku temu niebywała sposobność przetransformować coś i zmienić. Wynik tego cyklu pokazuje dziewiątka buław. To jest taki czas, w którym będziesz zmęczony, zmęczona. Dużo będzie się działo, dużo robisz, ale bądź konsekwentna, konsekwentny. Pilnuj swoich rzeczy, które planowałaś. Też ta dziewiątka buław nauczy ciebie, że przerwa jest potrzebna po to, żeby we właściwym momencie uderzyć tak jakby, zaatakować dosłownie. Wypatrujesz tu właściwych momentów dla siebie. To jest ten czas. Właściwy moment do skomunikowania się z jakąś osobą. Nie wyrywasz się za szybko.
To jest bardzo dobra energia. Ten cykl może być trudny, może być męczący, może być w osłabieniu, gdzie na przykład ty już będziesz zniechęcony, zniechęcona, ale już pamiętaj, wiele zrobiłeś. Dasz sobie śmiało dalej radę. W tle czytania dziesiątka kielichów. Doznasz tego spełnienia, na które liczysz. Może to spełnienie być finansowe, w obfitości finansowej, w obfitości porozumienia i pogodzenia z przeszłością i pracy własnej, która przyniesie ogrom mocy i da ci ogrom siły. Możesz wypracować sobie małymi krokami poprzez skrupulatną pracę to, na czym tobie zależy. Najbardziej tutaj o tę płaszczyznę emocjonalną, o płaszczyznę zawodową widzę chodzi. I o to, by z kimś coś wyjaśnić. Okej, dobrego czasu Wam życzę, grupo numer 1. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja teraz poskładam karty i będę zapraszać grupę numer 2. Okej, grupka numer 2. Już niedługo, już niedługo. No dobra. Okej, jestem z powrotem. Grupka numer 2 zapraszam. A grupa numer 2 to są osoby spod znaku Panny, Baran, Waga i Koziorożec. No albo wybraliście po prostu dla siebie grupę numer 2. Macie kartę wyroczni, czekaj na ważne informacje. Ok. Kochani, wiadomość od karty wyroczni. Karta wyroczni. Bądź otwarty na informacje, zgromadź fakty, by móc pójść, podjąć decyzję, która idzie w parze z Twoją uczciwością. Aniołowie, przodkowie oraz wszechświat przemawiają teraz do Ciebie, a zatem szukaj i nasłuchuj ważnych rozmów, znaków i wiadomości, które wskażą Ci właściwy kierunek. Jesteś prowadzony, by czekać na kolejne informacje, zanim wykonasz pospieszne ruchy, ponieważ pozwalasz, by to, czego pragniesz, stanęło na drodze temu, czego potrzebujesz. Otrzymałeś teraz możliwość dostrzeżenia wszystkiego wyraźnie, ale jedynie jeśli zechcesz naprawdę otworzyć oczy. Jeśli czekałeś na dalsze informacje dotyczące wyboru, który musisz podjąć lub działania, które musisz wykonać, nie bierz spraw w swoje ręce. Pozwól ujawnić się temu, co musi się ujawnić. Będziesz wtedy wiedział, co robić dalej. Aniołowie cię wspierają, zaufaj im. Dziękuję bardzo za ten przekaz i taka energia dla Was, kochani. Dobrze, teraz przechodzimy do ogólnego rozkładu Waszej aury energetyki na ten miesiąc, listopad. Może tutaj też będzie dobrze widać. Dobra, jeszcze potasuję troszkę karty. Pokażcie proszę karty, prawdziwy, szczery przekaz dla grupy numer 2 na listopad 2024 roku. Jaka aura, energetyka będą Wam sprzyjać, rady, wskazówki. Aura, energetyka na listopad 2024 dla osób, które wybrały grupę numer 2, czytanie numer 2. I dla tych znaków zodiaku, które tutaj widzimy. Panie. No ten miesiąc tutaj pokazuje w pierwszym przełożeniu. Tu jest takie żonglowanie, wybór pomiędzy dwiema opcjami, ale też ta elastyczność i kompromisowość potrzebna, gdy są jakieś zawirowania i trzeba pogodzić pewne obowiązki, zwłaszcza te zawodowe, lub pogodzić tą pracę z życiem osobistym. Tu jest podjęcie wyboru, dokąd zmierzać,
jakie decyzje podjąć. I przy tej karcie szóstki miecze mowa tutaj o otwartości, potrzebie otwartości na nowe horyzonty, nowe możliwości, na rozwój i komunikację. Dokonywanie tych wyborów, a nie oddalanie się od podjęcia decyzji będą tutaj ważne, bo umiarkowanie pokazuje, że jeżeli nie podejmiesz jakiegoś działania ważnego, w ważnej sprawie, to może coś utknąć w miejscu. Pokażcie proszę karty, więc energetykę. Już wyciągamy karty. Co się tutaj pokazuje? Wasza centralna energia, karta Rydwanu, a więc poczucia takiej mocy sprawczej, poczucia, że działając jesteście w stanie opanować wszystko. Te wady i zalety sytuacji, obie strony, jest tu wspólne partnerstwo, działanie w tandemie i porozumieniu. Chcesz partnerstwa, chcesz równości, masz czas, w którym to działasz, ruszasz do przodu, masz poczucie, że panujesz i kontrolujesz dosłownie wszystko. Bardzo fajna energia. Co pomaga, przeszkadza? No proszę, niepełne zaangażowanie, jazda na skróty, dosłownie, pójście w pewnych tematach na łatwiznę i na te skróty. Uważajcie, żeby nie tracić na niepotrzebne rzeczy czasu i energii. Pamiętajcie, żeby w tym pośpiechu, który może Wam towarzyszyć, w tym ruchu, jaki musicie podjąć, żebyście czegoś nie pominęli, nie przeoczyli. Musi tutaj być też taka energia, że jeżeli masz jakiś plan, jakiś cel dla siebie, to nie wyjawiaj swoich planów i tych celów, czy tego zamierzenia wszystkim dookoła, bo ktoś albo wykrada twój pomysł, albo trochę czujesz z tyłu głowy, że niepotrzebnie naprzód ze wszystkim wychodzisz. No jakie tutaj... We wszystkim staraj się właśnie nie utracić tej energii. Staraj się dokańczać tematy konsekwentnie, ale także pamiętaj, że w pewnych trudach trzeba prosić o pomoc. Chociaż tutaj bardzo taka pokazuje się energia samodzielności, konkretności i konsekwencji w działaniu, żeby pewnych rzeczy nie powierzać innym. Patrzymy dalej. To, co jest istotne, to to, aby twój plan miał solidne fundamenty i solidną podstawę. Staraj się bazować na doświadczeniach. Staraj się wspierać rodziną, rodem, tradycjami, sprawdzonymi rozwiązaniami. We wszystkim tutaj widzę, to partnerstwo jest bardzo potrzebne i możesz liczyć na jakieś wsparcie. Podchodź do tematów i do życia poważnie. Nie daj się wikłać w różne takie spółki typu te trójkąty. Trzeba poważnego podejścia do życia na pewno. Jeżeli do kogoś nie pasujesz, nie pchaj się tutaj w żaden trójkąt. Może ktoś już jest w towarzystwie. Jeśli nie widzisz, aby z tego było partnerstwo, to tylko możesz tracić czas. Podchodź do spraw poważnie. Stoją przed Tobą perspektywy możliwości, świat stoi otworem, dawaj sobie czas na przemyślane ruchy, wybory tutaj są pokazane, nie bądź bierny, ale czasami ta pauza jest potrzebna, żeby zaobserwować, co się w otoczeniu dzieje, żeby wychwycić, do kogo pasujesz, do kogo nie pasujesz, żeby wychwycić, które rozwiązania są dobre, a które mogą sprawić jakieś kłopoty i uciążliwości. Przyjrzyj się też każdej swojej podjętej decyzji, krokom, które dotychczas podjąłeś lub będziesz podejmowała w listopadzie. Zobacz, jaki to jest tego wynik, a we wszystkich decyzjach musisz nabierać takiego chwilowego dystansu, żeby coś z szerszej perspektywy dostrzec. Zauważaj też, że w pewnych kwestiach warto prosić o wsparcie. Co ja tu jeszcze mam? Proszę, karta sprawiedliwości. Nie wiem, miałam tutaj poczucie, że trzeba ją wyciągnąć. Myślę sobie, że ten miesiąc warto, aby
uporządkować, żeby nie było chaosu, by stworzyć sobie taki idealny plan, trzymać się i patrzeć w odpowiednim momencie, dawać sobie pauzę na to, czy ten plan nie zawodzi, czy ten plan dobrze działa, czy dobrze go też realizujesz, bo też ta siódemka mieczy przy sprawiedliwości mówi o tym, że wszystko, gdzie poszło na skróty, bez pełnego zaangażowania, może zostać rozliczone. Czyli nie uzyskasz 100% efektów, jeżeli nie będziesz się starać, nie będziesz się starała. Kochani, to by było na tyle z ogólnej energii. A teraz przechodzimy do czytania na konkretne już aspekty. Kwestie pracy. Teraz zobaczymy, co tam się w pracy będzie zadziewało. Co w pracy? Co u poszukujących pracę? Co w związkach i co u singli? Pokażcie proszę karty. Horoskop na konkretne już zagadnienia, co w listopadzie będzie się zadziewało w tych tematach. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz dla grupy numer 2. Dla grupy numer 2. Chwileczkę, jeszcze łyk wody. Ach. Dobrze. Co w pracy w listopadzie u Was dwójeczki? Co w pracy w listopadzie? Co w pracy? Żadna karta się nie chce wyciągnąć. Pokażcie proszę kartę, co tu w pracy? Cesarz, Królowa Pentakli, a w pracy no duże możliwości, duże możliwości. Szef będzie, będziesz mógł tutaj coś dla siebie wartościowego wynegocjować. Jest docenienie, jest awans, ale także nowy pomysł, nowy projekt. Bardzo kluczowy jest ten miesiąc dla wielu z Was. Doceni Was i zobaczy w Was potencjał mężczyzna. Będą rozmowy, w których poczujesz się doceniony, doceniona tylko dlatego, że okażesz swoją wartość, lojalność, też tą nieszablonowość w postępowaniu. Odkryjesz też tutaj może swój jakiś talent, którego wcześniej nie ujawniałeś, nie ujawniałaś. Bardzo dobre karty na awans i na to docenienie. Ktoś doceni też to, że ty potrafisz być asertywną osobą w pracy, że nie dajesz też sobie wszystkiego wmówić i że nie dasz się do pewnych takich niezdrowych rozmów sprowokować. Będziesz bardzo cenioną osobą. Jeśli jesteś osobą na wysokim stanowisku, myślę, że możesz przyjąć tutaj wartościowego pracownika w tym miesiącu. I ten twój pracownik, tutaj kobieta się pokazuje, no przynosi i wnosi bardzo duży potencjał. Jej rozwiązania i podejście będą się podobały. As Pentakli także mówi o tym, że patrzymy w pracy na to, co jest pragmatyczne, co jest potrzebne, co jest w perspektywach, no i takim poczuciu stabilizacji. Czyli inwestujemy w czas swój i pracę w to, co jest ważne. Mogą się tutaj dokonywać bardzo ważne, poważne rozmowy. No dobrze. Ci z Was, którzy szukacie pracy. Co tutaj można... Szukający pracy. Ten miesiąc pokazuje człowieka przy pracy. Ale wiecie co? Przez jakieś bardzo długie namyślanie się, przy dwójce mieczy, ociąganie z czymś, możecie coś utracić. Wieża się tutaj pokazuje, bo się na coś nie zdecydowaliście. I taki czas dopracowywania i nauki nad tego i nad nauki tego, czego jeszcze nie macie odkrytego w sobie. Kapłanka mówi o osobie
Mówię ogólnie o tajemnicach, ale też wiedzy, pracowniku, który jest sumiennym, bardzo mocno zaangażowany. I to jest praca nad poszerzeniem jakiejś wiedzy. Mam wrażenie, że utracicie tu jakąś szansę, przez to, że za długo nad czymś się głowicie i zastanawiacie. Nie patrzycie tutaj bardziej tak, nie wiem, czy intuicyjnie, tylko, nie wiem, jakieś niejasne tutaj są ruchy. I przez to burzy się coś. Dla tych z was, którzy szukacie pracy. Coś tu się burzy. I kapłanka mówi, rozwijaj swoje umiejętności, ucz się. I tak jakby pod koniec tego miesiąca coś może się odsłonić przed wami, co powoduje, że nad jakimś tematem pracujecie. Nad pewnymi może brakami, fundamentami, podstawą, bazą. Niejednokrotnie jednak to pokazuje też ofertę, która się objawi przed wami. I pracę tutaj nad tym, żeby udało się tą pracę znaleźć. Więc ten miesiąc kończy się dobrze, ale zaczyna bardzo kłopotliwie. Jak czegoś nie widzicie, to ktoś wam oczy otworzy, że czegoś wam brakuje. No to takie macie energię szukający pracy. Popracowanie nad czymś, czego nie widzieliście do tej pory, lub objawią się przed wami jeszcze pewne takie wiedzy, taka wiedza, taka informacja, co tu popracować, czego się pouczyć. Tajemnica na temat jakiegoś zagadnienia, które może warto doszlifowywać. Lub to, że ktoś wam otworzy oczy na te wasze braki. Aczkolwiek na samym początku widzę jakieś nieprzyjęcie oferty, zbyt długie namyślanie, coś wam przepada. Ale odsłaniają się jakieś nowe możliwości, dzięki którym w przyszłości praca będzie, bo nad tym będziecie pracować. Uświadomicie sobie coś. Związki. Proszę, pokażcie karty, co tam w listopadzie w związkach. Związkach. Zmienię muzyczkę. A u was związki? A u was związki? Co się dzieje? Co się dzieje? Macie jakiś kłopot tutaj na początku przy dziewiątce mieczy, zmartwienie. Ale jest szansa porozumienia, sięgnięcia po coś, wyciągnięcia ręki, czy to do zgody, no, czy z świadomości tej równowagi energetycznej, którą chcielibyście mieć w związku i w relacji. To zmartwienie to jest też coś może związanego ze sprawami typowo finansowymi, nieruchomościowymi, z domem i takie sięgnięcie po pomoc do kogoś. Tylko po tę pomoc trzeba pojechać, zadziałać, coś zrobić. I wtedy przychodzi ta stabilizacja i to wsparcie, zrozumienie i pogodzenie. Takie tematy tutaj się pokazują. Z innej zaś strony ktoś ma problem, jeśli chodzi o to, jak się ta relacja realizuje. Że tej równowagi potrzeba. No, może też pojawić się jakiś mężczyzna młody w rycerzu buław, który tutaj bardzo chciałby po was sięgnąć, bo jest wami zainteresowany, pomimo tego, że macie kogoś już w relacji, bo jesteście już w relacji, tak? Pomimo, że jesteście w relacji. To jest dla niektórych związków także czas, kiedy ktoś będzie się deklarował. Może jest na początku ciężko i źle, ale będzie ta osoba chciała wdrożyć zmiany, aby się realizował związek na zasadzie wspólnego zamieszkania lub przedstawienia siebie rodzinie. Jeśli ze sobą nie mieszkacie i jeszcze nie znacie swojej rodziny, troszkę się tym stresujecie. Takie tutaj energie. Ogólnie, co mogę powiedzieć, to warto, aby się
na pewno trzymać tej zasady równowagi energii dawania i brania. To na pewno. I aby pielęgnować swoje tradycje, to co macie i znacie i wychodzi z domu, bo trochę się rozbieżność zaczyna pokazywać u was. Dbanie o ród, o wspomnienia, odwiedzenie rodziny, jest to tutaj ważne. Są te wyjazdy, są też te może delegacje, jak tutaj może macie partnera, który jest w delegacji, ale zjedzie, przyjedzie, wróci. Dobra, single. Co tam u was? Single, pokażcie proszę karty. Jak tam single na listopad? Single potrzebują czasu, uleczyć pewne emocje. Namyślacie się też, czy namyślacie się tutaj. Pokażcie proszę karty, jeszcze jedną kartę na listopad dla singli. Co tam finalnie? Jakiś taki fajny facet, niby fajnie gada, pojawia się tutaj, ale on powoduje, że nie czujecie się dobrze z tego powodu. I dla was single od początku opowiadając. Macie czas taki spowolniony teraz na początku listopada. Raczej przepracowywanie tego, co tam wcześniej mogło się gdzieś wydarzyć. Raczej też czas takiego po prostu spokoju, a może zwyczajnie w świecie chorujecie i macie czas wolny od spraw, od miłostek. I tutaj się pojawia trójka pentakli, mag piątka i kolejna piątka. Chcecie czegoś ważniejszego, lepszego w swoim życiu i może wam imponować taki mag, bliźnięta najbardziej tutaj widzę, ale osoba, która jest taka charyzmatyczna, zauważalna, walczy o kogoś, stara się o kogoś, mówi pięknie i naprawdę jest tutaj inicjatywa po jego stronie taka, że motyle w brzuchu, ale coś zachodzi niezręcznego, coś jest nie tak, bo albo pojawia się rywal, rywalka, energia trzecia, albo nie wiem, nie macie siły jakby do tej relacji, do tego człowieka, albo to wy jesteście w tej energii maga, zabiegacie o kogoś, ale ta osoba i staracie się o kogoś, zabiegacie o kogoś, ale przez jakiś stres, nerwy, szarpaninę czy kogoś jeszcze trzeciego, wydaje się, że z tego nie będzie nic, bo jest rozczarowanie w piątce kielichów. Przez jakąś nerwową atmosferę lub przez konkurencję. Albo tutaj jakiś mag do was idzie, albo wy macie zamiar o kogoś zabiegać, ale tutaj coś się właśnie nie uda przez inną osobę. Nie, jeżeli wam na kimś zależy, to nie warto się poddawać ze względu na jakąś konkurencję. Warto znać swoje możliwości, tak jak to mag ma. Ale mag, będąc tym mężczyzną, który tak tutaj pięknie opowiada, nawija makaron na uszy, no może wnieść rozczarowanie, bo tutaj jakaś konkurencyjność się pojawia. Zazdrość. Przez jakąś zazdrość też tu widzę problem, że to nie pójdzie dalej. Okej. Idziemy dalej. Teraz rozkład dla was z okazji nowiu w Skorpionie. Zobaczymy, co odchodzi do przeszłości, a co warto, żebyście odcięli, zmienili. Co wam to daje, co przychodzi nowego, co przeszkadza, pomaga na ten cykl i w tym procesie. I wynik. Taki krótki przekaz. Zobaczymy, jak się tutaj zbuduje rozkład. Proszę karty dla grupy numer drugiej. Na nów księżyca w Skorpionie. Proszę o rozkład. Nów księżyca w Skorpionie. Co dla grupy numer drugiej. Dwa. I dla tych znaków, które tutaj wymieniliśmy. Proszę prawdziwy, szczery przekaz. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Thank you.
Dobrze. I pomalutku. Co odchodzi do przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? Co warto odciąć tutaj? Co pokażą karty? Rycerz Mieczy. Wszelkie takie konfliktowe sytuacje, osoby, które wywierają na Was negatywny wpływ. Dobrze jest się tutaj raczej nastawić na odcięcie lub naukę. Na odcięcie od takich osób lub naukę, jak radzić sobie z takimi osobami. Tu jest ogólnie też rozwój intelektualny, komunikacyjny, do poprawy, do rozwoju. Odcinamy się od wszelkich takich kłótliwych osób, od kłótliwości ogólnej. Nie dajecie się prowokować, a uczycie się argumentować. Niech nikt na Was nie wywiera wpływu. Taki krzykliwy. Impulsywny, od razu leci, albo wy tutaj macie troszkę niepohamowany język. Idziemy dalej. Tak, potrafi, to wam co przede wszystkim daje? To, że będziecie potrafili zachować zasadę złotego środka w trudnych sytuacjach, gdzie trzeba pogodzić dwie jakieś sprzeczności. Będziecie da wam to przede wszystkim spokój, po prostu spokój. Święty spokój tak zwany. Zachowujcie więc umiar. Co tutaj jeszcze idzie? No właśnie, nauka na własnych błędach i doświadczeniach i bazowanie na tym przez najbliższy cykl, nie popełniać tych samych błędów, to przede wszystkim. To co idzie jeszcze nowego? Kontakty z wartościowymi intelektualnie osobami, specjalistami. Możecie się uczyć bardziej jasnej, klarownej komunikacji, przejrzystości takiej komunikacyjnej. No i tego, że zaradzicie sobie w swoim życiu, przyglądając się temu, co działo się w przeszłości. Jakie błędy popełnialiście i jakich byście mogli już nie popełniać więcej. Siłę daje wam siła intelektu, nauki, rozwoju intelektualnego. Bardziej chłód jest tutaj jakiś taki zaznaczony, zrównoważenie i niepopadanie w jakieś takie prowokacje, kłótnie, agresję słowną. Znajdywania rozwiązań w swoim rozumie. Macie też okazję uczyć się przy kimś. Uczyć się przy kimś. Co tutaj może przeszkadzać? No właśnie, ta niechęć do... Co może przeszkadzać? Ta niechęć do tego, że... Może do rozwoju, do zaangażowania. To jest taka karma, mała karma. Pewne rzeczy, jeśli ich nie rozliczysz, nadal takie pozostaną. Jeśli liczysz na coś więcej niż zrobiłeś, to tutaj jesteś w błędzie. Zrównoważ tę energię dawania i brania. Może ci tutaj też przeszkadzać to, że nie jesteś otwartą osobą na przyjmowanie czy dawanie pomocy. Czy też tej zgodności nie potrafisz budować po jakichś kłótniach. To, co będzie dla ciebie ważne, no co? Żeby pielęgnować jakość swoich myśli, żeby nie ulegać iluzjom i złudzeniom, a mieć takie bardzo zdroworozsądkowe podejście. Nie karm się złymi także myślami, podejrzeniami. Otwórz też troszeczkę tę stronę intuicyjną swojej natury, swojego życia. Odsłaniaj tajemnice. Odcinaj się od niepotrzebnych plotek. Pewne rzeczy, które mają być rozliczone, powinny zostać rozliczone. I trójka buław. Trójka buław mówi o tym, że ty poszerzysz swoje horyzonty, szczególnie zawodowo. Ty też będziesz rozumiał dzięki temu cyklowi, do których ludzi pasujesz, a do których nie. I chciałabyś się już odwrócić i wypłynąć w świat. Taki przekaz dla Was z okazji Nowiu Księżyca w Skorpionie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Grupa numer 2. Składam karty i lecimy, kochani, do następnego
do następnych znaków, do następnej grupy, a dokładnie do ostatniej grupki. Dobrze. Poskładam tutaj kartę. Chwileczkę czasu to może zająć. Dobrze. Tutaj będzie nasz główny rozkład. I za chwileczkę idziemy po grupę numer 3. No hej, hej, grupa numer 3. Grupa numer 3 lub znaki strzelca, skorpiona, byka i ryb. Dobrze. A grupa numer 3 ma kartę mędrca. Mędrzec, bądź oddany i zaangażowany. Kochanie, zapraszam na wiadomość od aniołów i przodków. To może być po prostu też energia i karta ta jedyna na ten miesiąc, bo może cała reszta zupełnie nie rezonować, a być przydatna właśnie karta z wiadomości od aniołów i przodków. Posłuchajcie, zapraszam serdecznie. Bądź oddany i zaangażowany. Bądź gotów na przejście całej drogi w tę i z powrotem. Pozwoli ci to stać się najlepszą wersją siebie. Oddanie to potężna energia. Aniołowie i przodkowie chcą teraz powiedzieć, jak bardzo zaangażowany jesteś w proces rozwoju. Twoje ciągłe oddanie wobec tego aspektu życia zostało uznane, a zrozumienie, że jesteś nie tylko ciałem, lecz także duszą, to wszystko, czego potrzebujesz, by dalej się rozwijać. Energia jedności ofiaruje się przed tobą i ważne jest, byś poświęcił trochę czasu na jej całkowite przyjęcie. Dzięki temu będzie mogła udzielić ci wsparcia i cię poprowadzić. Tego właśnie chce dla ciebie boskość. Zapamiętaj, jakie doświadczenia teraz przeżyłeś i jakich nauczycieli spotkałeś, ponieważ pewnego dnia sam będziesz dzielił się tymi naukami. Bardzo dziękuję za piękny, wartościowy przekaz dla grupy numer 3. Zapraszam teraz na odczyt krótkiego, skróconego krzyża celtyckiego. Będą to rady, wskazówki, energia ogólna wasza, wasz potencjał danego miesiąca. A w następnej części horoskop na konkretne zagadnienia i czytanie, krótkie czytanie z okazji nowej księżyca w Skorpionie. Pokażcie proszę karty, prawdziwy, szczery przekaz dla grupy numer 3. I tych oto tutaj znaków zodiaku na listopad. Proszę o przekaz. Proszę bardzo, ten przekaz, prawdziwy, szczery przekaz, rozkład, ogólna energia. Zmiany. Idą zmiany dotyczące rodziny, fundamentalnych spraw finansowych, bardzo ważnych. Zmiany i działanie. Przyjazd do domu, do rodziny. Pamiętajcie, żeby nie wiem, pożądanie, impulsywność nie wpływały na związek, w którym jesteś, na rodzinę twoją. No i też tutaj liczą się uczucia. To mogą być bardziej chęć realizacji swoich pomysłów, sprawdzania się, ale nie patrzenie na uczucia i na emocje. Możesz wiele zmienić, zdziałać, ale musisz interweniować, próbować coś. To jest na płaszczyźnie takiej rodzinnej, rodowej nieruchomości, domu, finansów. Coś będzie się tutaj zmieniało. Zmieniało. W sprawach uczuciowych dbaj tutaj o uczucia innej osoby, nie tylko po to, żeby się sprawdzić. Ważne będzie to, czy do siebie też pasujecie w relacjach. To tak z przełożenia. A teraz patrzymy na rozkład ogólny. Pokażcie proszę karty, rozkład ogólny dla grupy numer 3. Macie kartę gwiazdy, szczęścia, pomyślności, no, znajdywania się nieraz w trudnych sytuacjach, ale tak jakby wam los i to szczęście, ta opatrzność tak sprzyjały, że pokierowały was
we właściwą stronę, aby gdzieś nie wpaść, nie utonąć, nie popełnić błędu. To jest też czas tego, aby wypłynąć, aby pokazać się, aby błyszczeć, lśnić, zacząć się podobać, ale też pokazywać po to, żeby gdzieś zaczęło coś się w Twoim życiu pozytywnego dziać. Może to być też taka chęć w Was samych po prostu. Ja chcę być ważna, chcę być ważny, zauważalny. Chcę zadbać o swój wizerunek w otoczeniu, w towarzystwie. To towarzystwo też będzie się bardzo mocno zaznaczało i ludzie wokół Was. To, co tu może pomagać i przeszkadzać, wszelaki fałsz i dwulicowość osób. Taka energia niemówienia wszystkiego, nieprawdziwych uczuć, takiego poklasku też u fałszywych ludzi. Pamiętaj, żeby to otoczenie także nie zabierało Ci zbyt dużo czasu i energii, nie okradało Ciebie z ważnych tematów, z jakiegoś nawet pomysłu. Ktoś może chcieć być spryciarzem tutaj w tym towarzystwie. Pochłaniasz też się może w tym miesiącu energią i zainteresowaniem zbyt dużym osobami, które stanowią dla Ciebie idola. I Ty tej osobie poświęcasz czas, a nie sobie i nie na realizację siebie. Zastanów się, proszę, czy to może rezonować. Idziemy dalej, kochani. Czy tutaj jakieś karty widać? No tak, na świętowanie i zabawę to jak najbardziej jesteście nastawieni i Wy chcecie być lubiani, chcecie się podobać i rzeczywiście błyszczeć. Bo taki macie po prostu czas, może taką ochotę. I właśnie dzięki temu chcielibyście się znaleźć w towarzystwie, które jest akurat w sam raz dla Was. Tu tylko pamiętajcie o tej nieszczerej energii. Może być dwulicowość, może być nieszczere takie zaangażowanie. Nie wszystko ktoś mówi, jakie jest. Więc to jest tutaj ważne. No, ta spontaniczność, otwartość na ludzi może Wam się przydać w wielu kwestiach. Fundamentem co jest? Wy chcecie jakiś brand własny zbudować, pokazać swoją osobę w towarzystwie wśród ludzi. Macie taką ochotę, macie do tego potencjał, cesarzowa o tym mówi. No tutaj na pewno najważniejsze, aby ludzie brali Ciebie poważnie, żeby widzieli Twoją wartość, że Ty masz zasoby, że możesz się przy kimś rozwinąć i możesz być też dla kogoś inspiracją, ale też te Twoje zasoby mogą pomóc Tobie zrealizować się i towarzysko, i zawodowo. Masz też takie poczucie, że nie wiem, chcesz przypilnować jakiejś tutaj kwestii. No Twojego wizerunku. Tu jakby wizerunek dla Ciebie był bardzo, bardzo ważny. Takie coś mi się pokazuje. Najważniejsze to, żeby nie przejść za bardzo naprzód, aby na siłę w pewne towarzystwo się nie pchać, nie angażować, bo możesz więcej stracić niż zyskasz. Takie pozorne zwycięstwo, uważaj na takie energie i takie poczucie. Zachowaj we wszystkim umiar, balans, złoty środek. Nie popędzaj tego, czego nie możesz popędzić, ale z drugiej zaś strony, jeżeli zbyt mocno na coś i wręcz nachalnie, natarczywie wpływamy, atakujemy, bo nam zależy bardzo mocno, to przyjdzie taki czas, że nic to nie da, nic się nie zmieni. Że to tylko jest takie pozorne zwycięstwo, że sama siebie oszukujesz. W całym tym towarzystwie także, w całej tej towarzyskości, ludziach, którzy tutaj dookoła Ciebie będą, może mieć znaczenie właściwa ocena tych ludzi, właściwa ocena sytuacji. Jeśli spotkasz się z jakąś złą opinią na swój temat, to Twoim zadaniem w cesarzowej jest tutaj tę sytuację naprostować, nie zostawiać tego takim, jakie jest. Bo będzie się jakaś opinia lub jakieś zdanie za Tobą lub o Tobie ciągło. Dobrze jest pamiętać też, żebyś Ty też sama, droga trójeczko, nie wysnuł jakiejś pochopnej opinii czy oceny o kimś. Uważaj, żeby towarzystwo jest ważne, bo wśród ludzi żyjemy, rozwijamy się, inspirujemy nawzajem, chcemy się podobać i być ważni, ale co jest dla Was fundamentem? Wasz wizerunek w każdej tutaj kwestii. Wasz wizerunek jest ważny w tym miesiącu. Wszystko, co zaniechacie, to niestety nie... To co odpuścicie,
będzie się ciągło dalej za wami. Jak pewnych tematów nie wyjaśnicie, nie rozwiążecie, to może się to ciągnąć cały czas. W pewnych sporach, sytuacjach, no dobrze by było, żeby dzielić na pół niektórych ludzi słowa. O tak. W tym całym zaufaniu im co do prawdomówności. Zbalansuj także, droga trójeczko, tą taką energię w sobie zapalczywej walki o coś, bo tutaj purysowe zwycięstwo stanowi duży problem. Nie oceniaj zbyt pochopnie, weryfikuj wszystko, co ktoś powie i niesłusznie oceni wobec ciebie. Dbaj o swój wizerunek w otoczeniu, wśród ludzi, przyjaciół i w miejscach, gdzie tobie na tym zależy. Okej. Okay. Patrzymy, pokażcie proszę karty, co w pracy. Teraz mamy, kochani, horoskop na sprawy teraz zawodowe, związkowo-uczuciowe. Dobrze, co tam w pracy? A w pracy karta świata. Jesteście w pracy, może w środowisku międzynarodowym, gdzieś jakieś kontakty tutaj ze światem się pokazują, ale też taki czas jakby zastanowienia nad swoją drogą zawodową. Świat kończy jakiś etap w życiu zawodowym. Przy pustelniku, no to może być, nie wiem, czy chęć odejścia na emeryturę, los tak już chciał i tak trzeba zrobić. To, co mogę powiedzieć, to, że te kontakty z ludźmi zagranicznymi, komunikacja w języku obcym się pokazuje. Pomimo to tutaj pokazuje się taka alienacja i samotność w pracy, ale też wiele przemyśleń, decyzji, które są mądre i przemyślane. Działań, które musisz podejmować tak jakby z chwili na chwilę przy kole fortuny. I to trochę powoduje mętlik. Zamieszanie to no, powoduje różnego rodzaju potrzeby zdobywania informacji, wiedzy, może jakieś plotki. Mi się wydaje też, że niektórzy z Was będą chcieli zmieniać pracę, odchodzić z tej pracy, na własnym polu działać troszeczkę. Albo tu jest odejście na emeryturę. Wasz los i życie się zmienia. To są karty arkan wielkich. Ważny czas dla tych z Was, którzy jeszcze tutaj jesteście pokazani jako osoby pracujące. Zmienia się coś bardzo. Jesteście otwarci na jakąś nową drogę. I tu jest karta losu, zmiany ogromnej. A paź mieczy kończący ten rozkład mówi o jakiejś nowej wiadomości, nowej informacji. Jeśli nie planujecie zmian, odejścia, to czas po prostu przemyślanych, mądrych decyzji, czerpania z doświadczeń, które posiadacie. Nie podejmujecie decyzji pochopnie. Pojawią się może jakieś informacje o tym, że coś ma się zmienić diametralnie w firmie. Będą jakieś plotki, będziesz sięgać po jakieś informacje. Będzie tutaj opiniotwórstwo ogromne. Możesz mieć też kontakt z osobami młodszymi, które przychodzą do pracy. Młoda, świeża krew, która przychodzi do pracy. Uczniowie, nie wiem, studenci, którzy piszą jeszcze prace swoje magisterskie. Coś takiego się tutaj pokazuje. A więc tak, otwartość twojego umysłu na nowe możliwości, które tutaj idą. Na otwartość umysłu na to, co się będzie zmieniało. Może być tutaj sporo zawirowań pod koniec miesiąca. Rzeczy, które będzie trzeba się douczyć. Przyjdą jakieś informacje o zmianach w firmie. Osoby, które szukają pracy. Pokażcie proszę karty. Osoby, które szukają pracy. Osoby, które szukają pracy. Możliwość podjęcia tej pracy już jest. Ktoś wam daje szansę wyjazdu.
daje szansę wyjazdu. Pokazujecie się prawdopodobnie jako osoby, które są zaangażowane w pomoc osobom, psychoterapia, psycholog, nauczycielka, osoba też ezoteryczna, może jakieś takie właśnie ezoteryczne zajęcie, ale szanse na pracę są i nowa droga zawodowa jak najbardziej. To też będzie takie trochę z powołaniem i pasją. Może też chcecie realizować coś sami własnego i sięgacie po dotacje lub doposażenie, pożyczki. Praca idzie. Ktoś wam ją daje i warto po nią sięgnąć. I to wam poszerzy horyzonty. Ruszycie, troszeczkę może tutaj karta głupca mówić o zupełnie nowej drodze życia zawodowego i w ogóle nowym życiu, ale także o tym, że powraca do was jakieś zajęcie, które znacie, ale troszkę inaczej będzie wykonywane. Dobre karty, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Już na samym początku stoi przed wami szansa. Ktoś ją wam daje, tylko musicie się za to zabrać. Musicie tego chcieć. Bo nowe życie zawodowe przed wami. Tylko gdzieś dalej. Związki. Co w związkach w listopadzie? Grupy numer jeden. Związki. Ktoś pracuje na wyjeździe, albo będą kontakty online, albo będą przyjazdy. Tutaj coś mi się też pokazuje, że komunikacja nowej znajomości sprawia, że odnajdujecie się w tej relacji, i coś się zmienia, przeobraża, transformuje. Niektóre relacje uczą się siebie czasami może jakby od nowa. A szczególnie świeże relacje tu się pokazują, jakby przejście na inny poziom. Transformacja relacji, aby ona się realizowała inaczej. Więc szczególnie świeże relacje pokazują się, że ten związek was w listopadzie sporo nauczy. Będzie pozytywna energia i nie wiem, czy czasem nie pojawi się dziecko, więc chłopiec, ciąża i to spowoduje tą transformację, albo ten związek się zakończy, ale dał wam wiele świeżej, nowej energii i nauki relacji między sobą. Dla stałych związków pokazują się tutaj przyjazdy, czy też może wyjazdy, ale tutaj bardziej listopad może powinien pokazać, że na początku przyjeżdża tutaj partner, partnerka, mąż, żona z delegacji z daleka, jeśli pracuje na wyjeździe. Bardziej bym tak to widziała. Przyjeżdża i tutaj, no cóż, docieranie się, dobra, pozytywna energia, ale coś tu kończy ta śmierć, coś zmienia w waszym związku. Może jakieś trudności, które musicie przezwyciężyć, nauczą was czegoś i ten związek da wam wiele siły, bo przejdzie na kolejny etap. Single. Trudna energia dziesiątki mieczy. Tutaj znowu dziesiątka buław. No tasujmy porządnie te karty. Co tu się odczynia? Co tu się dzieje? Listopad nie zapowiada się zbyt lekko. To jest takie dźwiganie się po jakichś trudnościach. Samoświadomość popełnionych błędów, rozczarowania ogromnego. W większości czasu widzę was tu samych w trudnościach, w ciężkich troszkę energiach, w doświadczeniu. Szczęśliwy singiel, ale pojawia się tak pod koniec rycerz buław. Więc coś tutaj się intrygującego, ciekawego może wydarzyć. Pojawia się strzelec na waszej drodze w listopadzie. Teraz ostatni przekaz, który jest z okazji nowiu księżyca w Skorpionie.
Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Na nów księżyca w Skorpionie. Co odchodzi, co warto odciąć, zmienić, co wam to da, co przyjdzie nowego, co wam przeszkadza w realizacji nowych energii, co wam pomoże i jaki będzie wynik. Rady, wskazówki na ten nowy cykl nów księżyca w Skorpionie. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz dla grupy numer 3 i tych znaków zodiaku, które tutaj widzimy na stole. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz. Dobrze. Co u was, trójeczki, odchodzi? Co u was odchodzi? No proszę. Odchodzi co? Niekonsekwencja w działaniu. Brak klarownej komunikacji i odcięcia się od pewnych problemów. Są rzeczy, które trzeba odciąć, załatwić, rozwiązać, nie zostawiać ich nierozwiązanych. Trzeba wiedzieć, że do pewnych rzeczy na logikę trzeba podchodzić. Nie trzymać tego, tylko odcinać. Ale także z jednej strony zdrowo odcinać, a nie postawić jakąś sprawę na ostrzu noża i zostawić to w takim niemiłym zakończeniu. Da wam to jakąś pewność siebie. Stabilność, poczucie, że no jestem tu i teraz, że czuję, że mogę brać byka za rogi i to życie jest moje. Pokazać wartość swojej osoby. Gdzie z kimś nie zakończyłeś, nie odciąłeś związku, relacji, to czas to zrobić. Pewne rzeczy trzeba komunikować. Może też w ostatnim czasie w ogóle nie ukierunkowałeś się na rozwój intelektualny i naukę. Ona jest tutaj tobie potrzebna, żeby zwiększyć jakość też swojego życia, jeśli chodzi o sprawy i kwestie zawodowe. No też tutaj trzeba być rozsądnym, mądrym. Przychodzi czas takiej dojrzałości i poczucia, że jesteś wartościową osobą. To słowo, z którym wychodzisz do ludzi, może mieć znaczenie. To, czy się chcesz rozwijać i uczyć. To, czy trzymasz coś przy sobie, czy zostawiasz sprawy niezałatwione, też może mieć znaczenie na twoje życie. No i 8 kielichów. Co przychodzi nowego? Spokój emocjonalny i spokój głowy. Przestają ciebie dręczyć jakieś wyrzuty sumienia o coś. To ewidentnie są energie odcinające od tego, od czego powinieneś się odciąć. I ty tutaj najlepiej wiesz, od czego powinieneś się odciąć. To jest najważniejsze. Co ci przeszkadza w sukcesie, w jakości życia, w tym, by stać się wartościową osobą. Lub czego brakuje tobie w edukacji, w komunikacji. Jasność umysłu trzeba mieć i podejście takie bardziej pragmatyczne, ziemskie. Masz czas uwolnienia się od rzeczy, które zaprzątywały tobie głowę niepotrzebnie. Poszerzasz sobie też tutaj horyzonty. Tutaj jest też pokazany mały pustelnik. Zaczniesz więcej analizować i myśleć o sytuacjach, które ciebie spotykają i odpuszczasz sobie rzeczy, które nie powinny być przy tobie. Co ci może przeszkadzać? No ten brak w ogóle świadomości własnych potrzeb. Czy ty wiesz, czego chcesz? Brak tego odcięcia, porozumienia, dogadania i zakończenia relacji, które nie są odwzajemniane. Nie pchanie się w coś, co jest nieodwzajemniane. Od dwulicowości. Od tego, że ktoś patrzy w oczy i mówi i kłamie, kłamiąc do ciebie. Co jest ważne? Równowaga energetyczna. Jak się w coś zbyt mocno angażujesz, dajesz za dużo od siebie, to nie jest to dobre dla ciebie. Po prostu nie jest to dobre dla ciebie. No, pamiętaj, że też trzeba mieć otwarte serce na taką szczodrość i porozumienie, ale na zasadzie takiej, że jeżeli no, ktoś wyciąga do ciebie rękę, to zastanów się właśnie, czy nie warto, abyś ty sam też podjął działanie. Pewne rzeczy musisz też porozliczać, nie wiem, poddawać, jasno i klarownie komunikować swoje własne potrzeby, nie mieć żalu i wyrzutów sumienia, ale jeśli ktoś ci coś wisi, jest dłużny, to trzeba się o to upominać. I to nie jest żaden problem. Nic ci się nie stanie, jeżeli się upomnisz o swoje. To jest też taka karta małej karmy. Dosięgnie cię mała karma. Nie oczekuj za dużo. Jeżeli liczysz na coś więcej, niż się sam angażujesz, no to tutaj karta ci mówi, że równowaga jest najważniejsza.
finał tego, wieża. Zmieni się twoje podejście, zmieni się podejście i będziesz potrafiła się bardzo szybko asymilować, uczyć na własnych błędach. Pewne takie bardzo fundamentalne tematy w twoim życiu będą budowały się na nowo. Będziesz się wiele nowych rzeczy uczyć przy kimś. Bardzo wartościowe, cenny człowiek się pojawia na twojej drodze, który cię i wiele nauczy, i wiele wskaże, którą drogą podążać. Spore zmiany. Coś, co ma legnąć w gruzach, legnie i ty po prostu zrozumiesz. Trzeba inaczej. Trzeba czegoś nowego. Ten czas naprawdę będzie dla ciebie burzliwy, bo da ci zrozumienie pewnych kwestii. I nowy obraz, no, sytuacji, otwartość na nowe. Masz tu szansę odciąć się od kogoś, od czegoś i pójść w swoją stronę, poczuć się wartościowym człowiekiem. Kochani, wszystkiego co najlepsze na listopad wam życzę. Mam nadzieję, że horoskop był w miarę wyczerpujący. To taki mój nowy pomysł, nieco też zainspirowany, za co tam po cichutku dziękuję. A wam, kochani, ciepłego listopada. Ładnej jeszcze jesieni, dużo słonecznych dni, wspaniałych ludzi wokół, odnajdywania się w każdej trudniejszej sytuacji, no i niegasnącego zapału, optymizmu, no i takiego ciepełka w serduchu. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Pa, pa.